Siemanko wszystkim. Jesteśmy dzisiaj w Świdniku na pokazach lotniczych. Wszystko już się zaczęło kilka godzin temu. Ja jestem z aparatem, żeby to wszystko zrelacjonować. Póki co jest super. Był przed chwilką bardzo fajny pokaz samolotu ED-540. Do startu szykuje się właśnie Sukhoi Su-26M, a wieczorem gwiazda wieczoru, grupa akrobacyjna Żelazny, także wszystko specjalnie dla was zrelacjonuję. Pozdro. Być może któryś z nich jest tutaj, w Świdniku. Kto tym bardziej gorąco zapraszam do stanowiska komentatorskiego. A my możemy zakończyć, dolekować się z Świdniku, z tyle idealnie pasuje ten pokaz. Nic więcej nie powiem. Zamykam usta. Zostawiam państwa z tym pięknym dźwiękiem odrzutowych silników. I z samolotem, który jest absolutną legendą i bardzo się cieszymy, że możemy podziwiać. Iskrę w służbie w Polskich Siłach Powietrznych. No to te twarde lotnicze chłopy nieraz pękali i było na limach podczas dzisiejszego pokazowego dnia Świdniku, podczas Air Festival 2023. Fundacja Eskadra także zaprezentuje swoje samoloty. Się opłaca przed pokazami wybić z ligu minąć i dalej. Mamy przelot Iskry na małej prędkości. Symulacja podejścia do lądowania. Klapy, podwozie. Iskry już powolutku będą planowały się do lądowania w porcie Lublin, a za parę chwil odciążymy jeszcze atmosferę czymś ultra lekkim. Proszę sobie chwilkę zapnąć, dosłownie 5 minut. Raz jeszcze przygotujmy aparaty, bo będzie chyba trawersował pięknie Jurgi Skylis przed państwem. I raz jeszcze oczywiście popisowo Kobra. No bez tego ani rusz. Słynna Kobra Pogaczowa, którą właśnie jako pierwszy na samolocie tłukowym wykonał Jurgi Skylis. I minimalna prędkość i w końcu lądowanie. Jurgi Skylis i Su-31 już na ziemi. Oczywiście Jurgi zaraz będzie kołował na swoje stanowisko postojowe w Świdniku. Oba Harvardy także na ziemi. Jeszcze kołujący dromader. Parę minut po godzinie 16 rozpoczniemy, jak wspomniałem, kolejny blok pokazu. Walki powietrzne, manewry nożycowe, aby wyrwać się z opresji. To wszystko w wykonaniu pilotów Retro Skyteam. Thank you.
Falcon i Extra 330 SC zbija się w powietrze. Powitamy Marka Hojma, który wielki ukłon od Marka Hojma teraz. Od razu piękna beczka i konfiguracja zwiedzonej samolot zabiera nas do góry.